Proszę się przedstawić i powiedzieć, czym się pan zajmuje. Krzysztof Jackowski, mieszkam w Człuchowie, mam 50 lat, zajmuję się jasnowidzeniem od 22 lat. Dlaczego i dla kogo wykonuje pan swoją pracę? Swoją pracę wykonuję głównie dla chleba. Jak pan pyta dlaczego, to znaczy to jest mój od 20, no może nie od 20, 15 lat, mój fach. Z tego żyję, mam to zarejestrowane. No nie żyję bogato, nie stałem się jakimś bogatym człowiekiem. Cały mój majątek, to można powiedzieć, to mieszkanie, w którym pan jest, dwupokojowe mieszkanie. I osiągnięciami jest moja dokumentacja, gdzie właśnie w mieszkaniu nie mam miejsca na swoje prywatne rzeczy, bo wszystko dokumentuję i to jest podstawa tego, co robię. Żyję z tego. Natomiast jak było to pytanie, bo... Dlaczego i dla kogo wykonuje pan swoją pracę? Dla kogo? Wykonuję to, bo często przynosi to jakieś efekty wymierne w postaci znalezienia zwłok ludzkich, wskazania sprawcy morderstwa lub innych zdarzeń losowych. To jest jedno, a dla kogo? Dla różnych ludzi. No dzisiaj akurat miałem policjantów z Rzeszowa. Przywiózł ich policjant, który często ze mną ma kontakt z Komendy Głównej i nazywa się... mogę nawet panu dać wizytówkę, sekundę. Znaczy okazać, to jest człowiek, który często przywozi tu różnych policjantów w sprawach. O, tu będą dokumenty. To jest pan, którego wiele lat znam. O, Komenda Główna Policji, Biuro Kryminalne, ekspert Wydziału Kryminalnego, tak. To po prostu, no dzisiaj miałem sprawę z miejscowości Jarosław. Jarosław, to robiłem im tą sprawę. Oni przywieźli sznurek jednej z poszkodowanych, która była związana tym sznurkiem. W miejscowości Jarosław pod Wrocławiem od półtora roku grasuje gwałciciel. Dokonał 8 gwałtów i kilka jeszcze prób gwałtów. Także w ciągu półtora roku czasu policja nie jest w stanie póki co ustalić, kto to jest. No ja od wczoraj robiłem im sprawę. Oczywiście policji robię to nieodpłatnie, od policji nie biorę pieniędzy. Ale to jest moje widzimisię. Natomiast robię wizję tym osobom, które się do mnie zgłoszą. Zgłaszają się do mnie policjanci, zgłaszają się do mnie osoby poszkodowane, cywilne. No i właściwie to jest to. Tak. Co jest pana priorytetem jako jasnowida? Proszę pana, trup. Trup, efekt. Powiem panu, że... gdyby pan mi położył na stole 10 tysięcy złotych lub fakt potwierdzenia znalezienia trupa, wybrałbym potwierdzenie znalezienia trupa. To jest dla mnie priorytet i udowadnianie tego zjawiska. Sam go do końca nie rozumiem, ale to jest... Być może sobie w jakiś sposób już to udowodniłem. To jest chęć udowodnienia, że człowiek poza logiką, poza realnością ma też intuicję. A intuicja to nie powinien być temat tabu. Intuicja jest czymś głębszym, może być elementem analizy. Mało tego, psychika ludzka, uważam, i mam na to pewne dowody, realne dowody, uważam, że psychika ludzka może być łącznikiem telepatycznym z osobą zmarłą, na przykład z ofiarą, z osobą zamordowaną lub osobą nieżyjącą, zaginioną. Niejednokrotnie w swoim życiu miałem dowody na to, że da się czuć osobę zmarłą, da się od niej informacje wyciągnąć. Wiem, że to brzmi bajkowo, ale mówię panu najszczerzej, jak ja to czuję po ponad 20 latach praktyki. Dlaczego wiele osób nie wierzy w zjawisko jasnowidzenia, a policja twierdzi, że nie współpracuje ze jasnowidzeniem? Proszę pana, z różnych przyczyn. Po pierwsze, policji trudno się dziwić. Proszę pana, jeżeli jest to zjawisko pozanaukowe, to w takim wypadku dziwnie by to brzmiało, gdyby na przykład przez usta rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji
mogła paść informacja, tak w sprawie posiłkowaliśmy się informacją na przykład od jasnowidza. Dlatego, że jest to metoda nienaukowa, jest to metoda marginalna, jest to metoda, która być może może dać wskazówkę w sprawie, być może nie. I wydaje mi się, że policja miałaby tu poważny, oficjalne stanowisko policji, byłby to poważny dylemat do drwin z niej, kpin i temu podobne. Ja obserwuję, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy jest natężenie, bo w przeszłości, powiedzmy 10 lat temu, niejednokrotnie policja, policjanci sami informowali opinię publiczną w niektórych jednostkowych przypadkach, że ja im pomogłem w sprawie. Natomiast przez to, że i polityka, a zwłaszcza prasa, mass media, stały się agresywne na informacje, nieobiektywne, bardzo szybko taka informacja zostałaby przekształcona na niekorzyść wizerunku policji, jakoby policja jest nieskuteczna, że się posiłkuje jakimiś czarami, marami i temu podobne. Także ja z jednej strony się nie dziwię policji, z drugiej strony, jeżeli oponuję swoje zdanie, jeżeli na przykład nie zgadzam się z wypowiedziami przedtem pana Biedziaka, później pana Sokołowskiego, to tylko dlatego, że bronię swoich racji jako osoba, która mieszka w małym miasteczku, zajmuje się kupę lat tym, mająca efekty, mająca dokumenty policyjne na te efekty, więc muszę bronić swojego honoru. Natomiast nie jestem oficjalnie obrażony na policję przez ich wypowiedzi, bo one są niezręczne. Byłyby niezręczne, gdyby takowe były. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, proszę pana, jest taka, że każde zjawisko, które jest poza naukowym zjawiskiem, a jeżeli jakaś grupa ludzi się tym zajmuje, to ulega takie zjawisko wszelkim wypaczeniom. Mianowicie rynek jasnowidzów, wróżek, wróżbiarstw i temu podobne jest potężny. Mało tego, właśnie no to jest przykre, że dla cwaniaków jest on nawet dobrze dochodowy, dlatego że no wystarczy włączyć telewizję i zobaczyć te programy. Powiem panu, że ja nie włączam, jak przypadkowo najdę na taki program, przeskakując przez programy i widzę, co ci ludzie robią z parapsychologii. Ciekawego zjawiska, to mnie krew zalewa. I pierwszy bym był człowiekiem, który by krzyczał, to jest nieprawda, czyli przeczył w pewnym sensie sam sobie. Otóż te zjawiska istnieją, ale one nie są takie, jak się je pokazuje ogólnie. I teraz proszę to zmieszać w całość. Czy przeciętny Kowalski, który ma dobrze poukładane w głowie, jeżeli naogląda się takiego programu przez pół godziny, 15 minut wystarczy, czy byłoby normalne, żeby on w coś takiego uwierzył? No nie, no musiałby być głupcem albo zacofaną babcią, żeby powiedzieć, tak, ja w to wierzę. Nie. Dlatego jest rzecz w tym taka, że ludzie potocznie myślą o tym zjawisku, czyli tak, albo istnieje wróżbiarstwo, albo ono nie istnieje. Ja bym tutaj powiedział, że znaczy ja przekonuję swoimi dowodami, że na pewno ono istnieje i to w każdym człowieku, tylko tego nie możemy nazwać jasnowidzeniem, to się potocznie tak nazywa, ja bym to nazwał telepatią, poczuciem cudzej myśli. Wszak człowiek jest informacją, pan się składa, pan jest w ciele, pana świadomość jest w ciele, ale wszystko co pan przeżył jest formą informacji. Pan ma tożsamość swoją przez informacje, które pan zapamiętał, które dotyczyły pana, które się wytworzyły w panu lub które pan z zewnątrz odebrał. Czyli pan jest informacją, jeżeli pan w swoim mózgu, w swojej myśli, może, powiedzmy, pamięta pan pierwszy dzień, jak poszedł pan do szkoły? Do podstawówki. Nie, na studia. No, pamiętam. Pamięta pan. Ja pan ten dzień trwał parę godzin. Ten fakt pójścia na uczelnię. A pan mi powiedział to w sekundę. Śmiem panu nie twierdzić, nie wierzyć teoretycznie, dlatego że jak to tak? A tak to tak. Jasnowidzenie jest bardzo podobnie. Niech pan zobaczy. Pan wyciągnął tą informację oczywiście w idealnym streszczeniu, bo pana świadomość ma tego świadomość. Tą informację z głębi swojej psychiki, z pamięci. Zachodzi tylko jedno pytanie. Czy tylko pan może takie działanie wykonać w swojej psychice? Bo niech pan zobaczy. Względem tego, co pan przed chwilą uczynił, w pewnym sensie można powiedzieć, że pan
cofnął się w czasie. To dawno było. A pan, można było się nawet pokusić teoretycznie powiedzieć, pan wykonał wizję swojej rzeczywistości sprzed czasu. Zachodzi tylko jedno pytanie. Czy tylko pan w swojej psychice taką analizę może zrobić? Czy jest możliwość, że ludzki mózg ma coś jak Bluetooth? Czyli czy ktoś może od pana i vice versa wyciągnąć informacje? Tak, tak bym to widział. Mhm. I tak trzeba spoglądać na jasnowidzenie. Ja uważam, że rzeczywistym jasnowidzeniem zajmuje się nauka i wydaje mi się, że nauka kiedyś dojdzie do tego, że telepatia jest czymś bardzo istotnym w psychice ludzkiej. Natomiast na pewno nie dojdziemy tego drogą badania, nazwijmy to, gustw ludowych, a może nawet nie ludowych, tylko teraz ludzi przedsiębiorczych, którzy zajmują się wszelakim wróżbiarstwem. Uważam, że jasnowidz to jest ktoś, kto powinien dokumentować to, co robi. Zwłaszcza jeżeli to jest metoda pozanaukowa, w takim wypadku powinien, tylko te dokumenty są jego dowodem na to, co on robi, i rzetelności. Też nie można oceniać jasnowidzenia na zasadzie takiej. Mnie na przykład razi to, że powiedzmy, jak znajdę zwłoki ludzkie i gdzieś tam się w prasie to ukaże, to no jest zmianka, dla mnie to jest wielka satysfakcja, znalazł zwłoki. A jak nie znajdę, wtedy jestem obrzucany obelgami wszelakimi. Dziwi mnie ten fakt, ponieważ z pierwszego elementu to jest tak, skoro ludzie światli twierdzą, że w ogóle to nie istnieje, to dlaczego się dziwią, że ja się pomyliłem? A druga rzecz jest taka, że podobnie można by było powiedzieć w sposób odwrotny. Jeżeli policja, powiedzmy taka komenda stołeczna policji w Warszawie, która ma mnóstwo w ciągu roku zleceń spraw urzędowych do wyjaśnienia. I powiedzmy statystycznie taka policja poniżej 50% wyjaśnia spraw. No przynajmniej tak było z 10 lat do tyłu, że statystyki były, balansowały między około 50% wyjaśnień spraw. Czy to oznacza, że policja nie jest policją? Jest policją. W procedurze światła prawnego tyle mogli wyjaśnić. Na resztę nie starczyło dowodów, faktów, innych rzeczy. To nie oznacza, że policja nie wykonuje słusznie swoich rzeczy. Jeżeli oceniać zjawisko jasnowidzenia, czyli zjawisko pozanaukowe, zjawisko, którego nie rozumie właściwie do końca też ten, kto je robi, ale co jakiś czas pokazuje tego efekty wymierne, to należałoby nie zastanawiać się nad ilością wykonanych spraw, tylko nad tym, jak to jest możliwe. Uważam, że wtedy jest jakaś możliwość dotarcia do tego, że przynajmniej do badania tego zjawiska, a powinno być ono badane. Czy wierzy pan w Boga i w życie po śmierci, i kim jest dla pana Bóg? Proszę pana, to takie bardziej osobiste. Tak, skomplikowane. Ja się wywodzę z rodziny katolickiej, ale z dogmatami religii katolickiej i nie tylko katolickiej nie zgadzam się. Ponieważ uważam, że jest to, że każda religia, która miała swego proroka i z której powstała ileś tam lat temu, na ogół są to tysiące lat, wywodzi się, każda religia jest oparta na zasadzie monarchii. Jest Bóg, są bliscy obok Boga, a potem cała reszta. Religia katolicka kojarzy mi się troszeczkę z procesem Kawki. Jest pan winny. Za co? To się pan w czasie dowie i cała reszta rusza. Urodziliśmy się z grzechem. To nas powala na kolana. Tak twierdzą ci, co mówią Słowo Boże. Cała reszta to zależy od posługi i od tego, jak mocno będziemy bili czołem o posadzkę, o przebaczenie czegoś, czego nie zrobiliśmy. To podobnie jakby prawo mówiło, że jeżeli ojciec zabił, a w międzyczasie zmarł, sprawa się po czasie wyjaśniła, to jego dzieci pójdą za to siedzieć. No, tak nie mówi prawo. W Boga wierzę, ale Bóg to wiedza. Jedynie to jest bez granic. Wiedza nie ma granic. Jedynie to jest prawdomówne i prawdziwe. Nie zrobi pan równania matematycznego kłamliwie. Ono jest jedno i ma jeden swój wynik, jeżeli pan to zrobi prawdziwie. Zjawisko fizyczne, chemiczne działa tylko wtedy, jeżeli pan je na prawdziwych elementach obłoży. To wtedy ono nastąpi. Więc poznaj dzieło Boże. Mądre słowa z religii są bardzo mądre. Tylko dziełem Bożym jest to wszystko, co on stworzył. Czyli stworzył nie tylko to, co widzimy, ale stworzył kwark,
atom, jądro atomu, grawitację, stworzył wszystko. Pojęcie czasu, stworzył wszystko, łącznie z sumieniem, z moralnością, z etyką, z podłością. Wszystko jest wyłożone. Żeby poznać dzieło Boże, albo inaczej, ktoś, kto mocno by poznał dzieło Boże, musiałby być geniuszem. I to jest piękne. Jeżeli taki Bóg jest, to ja w Niego wierzę. Co jest dla Pana najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu? Różne miałem rzeczy najważniejsze w życiu. Kiedyś moim celem najważniejszym w życiu było właśnie udowodnienie tego. Teraz po latach uważam, że nie jestem w stanie tego udowodnić, że to nie trafia do nikogo w sensie nie uwierzenia Jackowskiemu, tylko uwierzenia w zjawisko. I tak naprawdę dla mnie teraz jest najważniejsze, no, czy mam poważną wadę serca, tam biorę jakieś silne leki, czeka mnie operacja serca. Najważniejsze dla mnie w tej chwili jest spokojnie żyć. Nie oczekuję od świata ani być bogatym, ani wyjątkowym. Po prostu oby mi Bóg dał jeszcze parę lat pożyć. Wszystko. Ma Pan jakieś marzenia? Marzenia? Mam. Marzenia. To jest nierealne i fizycznie dla mnie już niemożliwe. Ale od wielu lat marzyłem, żeby w cholerę wyjechać gdzieś do Afryki, zażyć się w jakimś buszu, w jakiejś wsi prymitywnej i używać tam prawdziwej życiowej demokracji. Wszak to, co tutaj nazywamy demokracją, to jest jakieś wypaczenie. Dalej słów nie użyję. Życie. To jest największe marzenie. Czy według Pana żyjemy w wolnym świecie, jesteśmy wolnymi ludźmi, czy raczej mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek zniewolony myśli nadal, że jest wolny? Absolutnie nie żyjemy w wolnym świecie, proszę Pana, ponieważ wolny świat... Wie Pan, cały problem polega na właśnie tak zwanej demokracji. Demokracja jest bardzo... jest systemem bardzo niebezpiecznym. Oczywiście, że Pan mnie tutaj nie wziął za przewrotowca, ja Panu to uzasadnię. Proszę Pana, w kolebce nowożytnej demokracji, mówię tu o Stanach Zjednoczonych, nie tak dawno prawo stanowiło, że można sobie było kupić murzyna, murzynkę, może kilku murzynów, którzy byli wyjęci spod prawa, mimo że byli ludźmi. Można było ich używać jako niewolników, czyli dokonywać na nich gwałtów, chociaż to się wtedy gwałtem nie nazywało. Biczować ich, do roboty wysyłać. Mogłem za karę go głodzić lub nie dać mu pić przez tydzień. Mogłem zrobić z człowiekiem różne rzeczy. To się działo w imię demokracji. Historia łagodzi takie rzeczy, ponieważ potem to zniesiono i nikt o tym właściwie już nie pamięta. Ale trzeba pamiętać jedną rzecz. To się działo i to jest niebezpieczeństwo demokracji, że to się działo w imię w państwie demokratycznym. To się działo. Czyli wniosek z tego, że każda demokracja, tylko ten jeden przykład daje dowód na to, że każda demokracja w sposób niestety demokratyczny może się wypaczyć i trwać w przepisach. To może oznaczać, proszę Pana, że historycznie to może falować, że czasami pewne polityki, nie tylko narodowe, ale międzynarodowe, mogą daleko odchodzić od demokracji, ale nazywając to głośno demokracją, która to wszystko łagodzi, uważamy, że to nie jest system, a demokracja. Uważam, że w tych czasach żyjemy na pewno w systemie bardzo niebezpiecznym. W systemie, w którym wielcy tego świata, czyli mass media, czyli politycy, wiedzą, iż informacja to podstawowy chleb dla rzesz. I że przez informację można im wszystko wmówić i ludzie jako masa to wezmą. Jest to czas bardzo niebezpieczny dla społeczeństw, dlatego że tą informacją można sterować społeczeństwem, można spowodować, że naród się rozkłóci, co w tej chwili ma miejsce, uważam, chociażby w Polsce. Poza tym, proszę Pana,
jest, rodzi się coraz większe prawne, moim zdaniem, bezprawie typu, no weźmy chociażby teraz ostatnio tego Brunona K. Pan tego na pewno nie napisze, ale dla mnie to jest, wie pan co, gdyby to, nie wiem, jakiś kabaret zorganizował, to ja bym uwierzył, że taka trochę kiepski żart, ale żart, no ale żart sobie zrobili. Ale to robią służby. Pana, jeżeli coś nazywają na początku grupą przestępczą, gdzie wszyscy są na, jak to, na warunkowych zwolnieniach, natomiast cały Brunon K1 tylko siedzi w areszcie, gdzie jakąś 3 tony czegoś tam, no ja tam wyrywkowo to znam z telewizji, mnie to przeraża. Mnie to przeraża dlatego, że proszę pana, jest to wyraźne, inaczej, mass media, bo wiadomo, że głównie to rozdmuchują mass media, ale niech pan zwróci uwagę, że można największą głupotę rzucać do prasy i ludzi to nie dziwi, ludzie to łykają. Oczywiście niektórzy wierzą, niektórzy nie, ale ludzie w tym żyją. To się robi, jeżeli człowiek jest informacją i wrzuca mu się informację typu, niech pan pomyśli, ja nie byłem nigdy za komuną, ale zaczynam tęsknić do tamtych czasów, bo mimo, że to był też reżim, ja zaznaczam, też reżim jak teraz, to był on inny, że jednak intelekt stał na pewnym poziomie, że ten reżim nie niszczył wartości w sztuce, wartości w pisarstwie, wartości w wielu kwestiach kulturalnych. Człowiek mógł zachować wartość. Były programy, gdzie się dyskutowało na temat sztuki, poróżnień myślowych, jakichś wielkich ludzi. Ja teraz oglądam ludzi, którzy mówią, że ich trzeba cenić, bo są pedałami. Ja nie, to są nieszczęśnicy, bo ich natura źle się potoczyła w zarodku. Ale to nie znaczy, że ja mam mówić głośno, proszę pana, Garbaty to wspaniały człowiek, fizycznie. Nie, Garbaty to kaleka, ale poza tym bardzo dobry człowiek. Jeżeli to wszystko, cały ten intelekt zastępują ludzie typu Jacykow, typu jakaś tam pani Rutowicz, czy wielu innych, to prawda to się okazuje, że w efekcie ludzie zaczynają w tym widzieć ideały i bycie kimś, to znaczy tak, fajnie byłoby, nie wiem, ludzie, jestem piosenkarzem, ludzie o mnie zapomną, więc ja nie muszę myśleć o pięknej piosence nowej, tylko pokażę na scenie dupę, na chwilę. Powiem, że mi spodnie spadły, ale on mu spodnie spadły i pokazał dupę. I ludzie to biorą. Proszę pana, to jest największy problem. Wtedy ludziom można powiedzieć, wymyślisz na przykład słowo kryzys. On jest. I tak wpoić ludziom, że ten kryzys zacznie funkcjonować. Ludzie się przestaną pytać, dlaczego, skoro wszyscy są dłużnikami, to gdzie jest wierzyciel? Kim jest ten wierzyciel? A dlaczego taka defraudacja pieniędzy nastąpiła na świecie? Z jakiego powodu? Nikogo to nie interesuje. Jest po prostu jakiś dziwny kryzys i wszystko podług niego się dzieje. Czy pan nie widzi, że to jest system, który czymś steruje? Ja jestem daleki od... Dzień dobry. Proszę pana, dzień dobry. Ja jestem daleki od jakichś... jak teorii spiskowych, ale powiem panu, że to zaczyna wyglądać nienormalnie. Dla mnie to jest nienormalne. W większości. Teraz mam kilka pytań podobnych, to zadam wszystkie od razu, jeśli pan nie było szybki. Dlaczego w dzisiejszych czasach żyjemy tylko chwilą i nie mamy czasu zastanawiać się nad sensem istnienia? Stop, bo to ważne. Proszę pana, indywidualizm jest tam. O, to ja panu na postaci nie ludzi, a kur powiem. Oto jest babcia, która ma stare gospodarstwo i ma 17 kur. Te kury w oczach tej babci mają imiona wręcz. Ta jest nerwowa, ta jest spokojna, ta się nie niesie już trzeci dzień, a ta wzorowo się niesie. Są jeszcze dwa koguty, ten wredny, a ten leniwy. Babcia je zna, ale to nie wszystko. One sobie chodzą po podwórzu. Ta kura grzybnie tam, ta tego nie ruszy, tamta to, a tamta w ogóle teraz nie je. A na fermie kury w ścisku, zestresowane. I rabownie
po paru godzinach. Ja powiem, po paru godzinach. Wszystkie lizą. Sypie się ziarno. Co robią? Pęd. Pęd. To nic, że parę zostanie zdeptanych. One idą do ziarna. Jak się najedzą, słyszą woda. Pęd do drugiego koryta. Życie stadne nie może, indywiduum w życiu stadnym nie może być autorytetem, musi być przebojowcem. Tak się teraz dzieje. Po co ludziom wmawiać, że mają duszę? Ma pan jedno życie. Prawo? Czyż demokracja nie mówi, że w jednej chwili w danym państwie demokratycznym odpowiadamy tak samo za ten sam czyn? Tak? A dałby pan, gdyby... Formalnie tak, ale... Gdyby wpłacił pan pieniądze. Gdyby pan wpłacił pieniądze do banku. I byliby to rzetelni bankowcy. I oni obracają między innymi sporymi pana pieniędzmi, oszczędnościami życia. Ale w pewnym momencie dyrektor banku mówi, wie pan co, ja i cały zarząd robimy sobie immunitet. Wie pan, tak, prawo nas nie do końca obowiązuje na czas naszej kadencji. Zawahałby się pan, czy dalej by pan trzymał w tym banku pieniądze? Zaczął pan by im nie ufać, tak? Kim jest Sejm? Czym jest Sejm? Czym jest Senat? Kim są rządzący, którzy oblegają się tak zwanym immunitetem? Jest to raz, że wbrew konstytucji, a drugie, proszę pana, że immunitet, inaczej, ktoś, kto rządzi, ktoś, kto tworzy prawo lub je współtworzy, jest zarazem z niego na ten czas wyjęty. To są rzeczy nienormalne, proszę pana. Ale to jest w ramach demokracji, to się wydaje normalne. Nie, to nie jest normalne. Dla mnie to nie jest normalne. Uważam, ja już zgubiłem wątek pytania. Aha. Dlaczego nie ma czasu zastanawiać się nad sensem istnienia? Właśnie dlatego. Żyjemy stadnie i coraz bardziej stadnie. Wie pan, jak wygląda proszek wizir? A proszek OMO? A baton Twix? Wiem. Wie pan. Wie pan. A kiedy pan ostatnio słyszał tytuł na przykład Wielopole, Wielopole Kantora? Świetna sztuka. Dla mnie to jest chyba najlepsza sztuka, jaką oglądałem w życiu. Mówi się o tym? Gdzieś tam na jakimś może drobnym kanaliku Kultura ktoś tam rzeknie. Ale mało kto ten kanalik ogląda, bo Doda śpiewa na innym. Albo Jacykow pokazuje, że Wiaderko na głowie to będzie hit wiosny. Bo gumowce już kobiet były. Niech pan pomyśli. Nie ma tego. Więc to my musimy pędzić. My musimy biec. My musimy mieć. My musimy się... Musimy. Musimy. Czy mówi się tu gdzieś w tej telewizji, że dobrze byłoby wyłączyć się na godzinę, wziąć książkę i ją poczytać? Nie. W międzyczasie się mówi, że jakiś pan, nie wiem, zjadł Biblię, bo już po trzecie jeden poda. Zjadł ją. Na scenie. Jest dyskusja. Wyjdzie pan Lis, paru innych polityków i ten, co zjadł Biblię. Powiedział, mam po niej niestrawność i byłaby polityczna dyskusja. Przecież to jest robienie idiotów z ludzi. W każdej postaci. Jak można oczekiwać od tych ludzi, którym się takie siano do głowy wsadza, żeby oni się zastanowili, czy istnieje dusza? Na przykład, czy istnieje Bóg? To odpowie, a, o, od Kaczyńskiego pan jest, zaczyna pan jak Kaczyński gadać. Lub odwrotnie, ja jestem apolityczny. Po prostu przestajemy myśleć, przestajemy mieć bogate wnętrze. Zaczynamy być schematem. Znaczy, drobnym elementem całego schematu. Właśnie drugie pytanie. Dlaczego mało mówi się o duchowości i wnętrzu człowieka, eksponuje się wygląd zewnętrzny i rzeczy materialne? Wie pan, kiedyś była taka moda w Ameryce, przez krótka Bogu dziękować, przez psychologów amerykańskich, że psychologowie amerykańscy wpadli na pomysł taki. Trzeba od dziecka ludzi wychowywać realnie, żadnych bzdur. Na kogo oni mają wyrosnąć? Nie, rodzice nie powinni mówić o jakichś krasnoludkach, sierotkach Marysiach, fruwających, nie wiem, ptaszkach, które mówią do ludzi.
Nie ma tego. Bocianów nie ma. Dziecko, jak już rozumie, trzeba mu mówić, skąd się bierze. Dlaczego robić z niego debila? Mogę dziękować ci szaleni psychologowie, bardzo szybko od tego pomysłu odeszli, bo był taki program, oni chcieli, to szybko odeszli i z mniejszą siłą jak kiedyś, ale mówi się jednak małym dzieciom, że dzieci przynosi bocian, że są myszki, które mieszkają w lesie, mają swoje domki i pracują na ogródku warzywka, sobie takie malutkie uprawiają. Wie pan, niech pan sobie wyobrazi takie dwie sceny. Jest potem z takiego dziecka, z dwoje takich dzieci, jedno słuchało bajek i się rozpłakało, bo bocian, który wniósł dzieciaczka, pomylił kominy i mamusia nie doszła, płakała, bo bocian się pomylił, ale bocian wrócił, przeprosił i dziecko przyniósł. Bzdury, tak? A ten wie wszystko od początku. Mechanizm. Poza tym widzi ten świat. Widzi, co się tu dzieje. Każda informacja to jest zabili, zastrzelili, wybuchło, kryzys to, umieralność to śma. I jeden i drugi w wieku dorastania wpadli w złe towarzystwo. Cała i element staczania się nastąpił. Doszło do jednego faktu. W różnych miejscach, ale te dwie postacie w jednej chwili stoją przed jednym faktem. Ktoś go namówił, słuchaj, tam będzie gość wychodził z kantoru. Po prostu masz podejść i jednąć mu nożem w brzuch. Możesz go nie zabijać. Jak cię pozna, od razu zabij. Wyrwiesz torbę i wio. Drugiemu to samo ktoś powiedział w innym miejscu. Jak pan myśli, który bardziej zdecydowanie ten dusz bije? Wydaje mi się, że ten, który wierzył w pewnym momencie za dziecka w krasnoludki mówiące, w bociany, taki ktoś może rzucić ten nóż. Może tego nie zrobić, ale jest większa szansa, że go rzuci. Każdy moment rozwoju człowieka ma. To jest bardzo istotne, żeby wzbudzić w człowieku dobro. A dobro jest naiwne, chociaż bardzo silne. Dlaczego nie uczyć dziecka, nawet przez nieprawdziwe przykłady, dobroci? Potem zostaje tylko schemat. I jedno życie. Więc jak w grze. Albo wygram, albo nie, bo mam tylko jedno życie. Wierzenie w duszę to jest alternatywa dbania o moralność. Powiedzmy, że wiara to jest taka sama głupota jak wierzenie w myszki, które mają domek w lesie i sobie rozmawiają ludzkim głosem i uprawiają ogródek. Ale jeżeli dziecko w to wierzy, to lituje się tych myszek, których nie ma. Wytwarza się obraz litości. To jest bardzo ważne w człowieku. Musi tego zasmakować. A co się dzieje z człowiekiem, który żyje tylko w schemacie? Jaka litość? To dobry objaw. Ale jak panu nie dam w ryja, to pan będzie lepszy ode mnie. Bo stara się pan być lepszy ode mnie. Ja nie wiem, wolałbym w tym fantazyjnym świecie żyć. Ale może tu wcale nie chodzi o to, żebyśmy tak myśleli. Może właśnie chodzi o to, że my mamy być między proszkiem wizir, papierem toaletowym, paroma innymi rzeczami. Schematem. Różni nas tylko to, że to leży towar jako do sprzedania, a my jesteśmy kupującymi. A poza tym nie powinniśmy się wiele wyróżnić. Bóg, proszę pana, XXI wiek. W kosmos latamy. Jaki Bóg? I długo nam się powie, że tacy ludzie jak Einstein, jak nie wiem, jacyś wielcy pisarze, to wie pan, może i mądre rzeczy zrobili. Wymyślili, napisali, ale taki komunizm antyintelektualny. Coś, proszę pana, co spowoduje, że pan musi myśleć płytko, schematycznie i prosto. Koniec. Dlaczego dzisiaj nie uczy się nas wartości moralnych, patriotyzmu, historii, nie wzmacnia związków międzyludzkich, małżeństwa i rodziny, a uczy się cwaniactwa, promuje związków homoseksualne i... Prosta rzecz, proszę pana. Jest to schemat, schemat płynący właśnie z czegoś, co ja bym nazwał
ze struktur kryminogennych światowych. Proszę mnie tylko źle nie zrozumieć. Proszę pana, bardzo niebezpieczną rzeczą jest pokazywanie, promowanie. Wie pan, zajmuję się dziwnymi rzeczami. Dlaczego pan Lis nie zaprosi mnie do programu i nie powie: panie, ja panu nie wierzę. Tu wszyscy na sali siedzący też nie wierzą. Ale no widzimy jakieś w gazecie wycinki, że pan znalazł trupa. Kwity policyjne pan ma na swojej stronie. No powiedz pan coś o sobie. Nie. Ale gdybym, niech pan mi uwierzy, gdybym ja jako Jackowski, nie wiem, dwie dziwy sobie wbił, żyłbym, przez skórę miał, o, tak przeciągnięte, nie wiem, kolczyki w nosie, wytatuował się cały i tak chodził, jestem Jasnowic Jackowski z nie wiem, z drutami w buzi. Jest duże prawdopodobieństwo, żeby zaprosił mnie do programu. Wtedy byłbym być może autorytetem. Niech pan zobaczy, z kim. Prócz polityków, to zostawmy już na boku. Z kim? Proszę pana, ja mam do pana jedno pytanie. I czy pan chciałby? Ja mam bardzo tanio na sprzedaż marihuanę. Chce pan kupić? Kilogram mogę sprzedać. Nie, szkoda. A ja zrobiłem teraz jakieś przestępstwo. Mówię to poważnie. Zrobiłem przestępstwo, pan zresztą to nagrał. Zrobiłem przestępstwo? No tak. A dlaczego pan Palikot w kampanii wyborczej nie dokonał przestępstwa, mówiąc, zalegalizuje marihuanę? On ją reklamował. To jest nieważne, czy on to zrobi, czy nie. O, mówi się, że to był chwyt polityczny, żeby wygrać wybory. Proszę pana, on młodzieży nastoletniej powiedział, on powiedział tej młodzieży innymi słowy, ludziom, którzy nie decydują, bo ci ludzie nie mogą, młodzież nie może iść kupić papierosów. Ustawa temu zabrania. Natomiast on tym ludziom mówi: marihuana jest dobra, zobaczcie, ja polityk, który będę robił prawo dla was, obiecuję wam, że ją dostaniecie. Czyli on ją reklamował. Że ten człowiek powinien mieć co najmniej proces. Przykładowy proces dla pokazania młodym ludziom, że do czego on namawiał, jest to rzecz bardzo zła. A on się stał politykiem. Mało tego, dalej mówi, że on by chciał, żeby ta marihuana była legalna. To są rzeczy, moim zdaniem, kryminogenne. Nie wiem, jak się pan z tym zgadza. Ja jako prosty człowiek tak uważam. Prawo nie działa spójnie. Proszę pana, czy używanie, czy oglądanie pornografii, zwłaszcza u dzieci młodocianych, jest dozwolone prawem, czy nie? Czy Emilka w wieku 10 lat może sobie na internecie oglądać pornografię? Nie. Nie. A niech pan teraz pozwoli, jak działa, prawo działa niespójnie. To robią te grupy przestępcze, które się nazywają politykami. Dla mnie jest to grupa przestępcza, ponieważ się wyjmuje częściowo spod prawa. Znaczy, patrz te papierosów, jak wypisz. Palenie zabija. Palenie to powoduje choroby i tak dalej. Tu jest zastrzeżenie. Ale prawo mówi, młodociany na to może nie zareagować. Więc jest kompletny zakaz do 18 lat sprzedawania jej, mimo takich ostrzeżeń. Natomiast ona wchodząc na stronę internetową, wchodzi pan na stronę pornograficzną i dziecko mówi: jeżeli nie masz 18 lat, nie wchodź na tą stronę. To gdzie tu jest spójność prawa? Przecież to powinno działać tak samo. Powinna być, nie wiem jak, ale albo to zabronione całkowicie, bo tutaj nie można, bo jeżeli tu nie można na rozsądek dziecka mimo ostrzeżeń działać, to jak, dlaczego inni uważają, ci to samo prawo tworzą, uważają, że tam ostrzeżenia zadziałają, tym bardziej nie. Dlatego prawo nie jest spójne, a powinno być. Wtedy jest albo wypaczone, albo wymyka się właśnie z prawdziwego oblicza prawa. Niech pan dalej jeszcze pyta. Czy żyjemy w świecie kompletnego i permanentnego sterowania? Tutaj mam na myśli media, kryzys. Proszę pana, my podążamy w taki świat. To jest dopiero początek i to jest tragiczne. My podążamy w świat manipulacji, podążamy w świat, w którym będziemy mieli rzucane tematy wirtualne. Mi się wydaje, że ta technika społeczna zaczęła działać w momencie, jak powstał internet na szeroką skalę. Wielcy tego świata zauważyli, że to działa, że można wrzucić informacje typu: nie pan wyobrazić, że w latach 20, wtedy kiedy pana nie było na świecie, mnie nie było na świecie, ale byli ludzie, którzy liczyli, dla których się liczyło słowo, zdanie. Człowiek szatomany to był człowiek, który był słowny, który miał zasady, który się nie spóźniał, który dbał o swój honor. Nie pan sobie wyobrazić, że ten człowiek kupił gazetę w
21 roku kupił gazetę codzienną w Warszawie. O, tu pisz, ale dziwną rzecz napisali, że jakiemuś Brazylijczykowi pociąg urwał głowę i głowa gadała pół godziny. No czego to świat nie widział? Miał mieszane myśli i myślę, no może Brazylijczyk, ludzie byli mniej oczytani, na to Brazylijczyka głowę stać, Polak chyba by nie gadał. Ale na drugi dzień kupuje, bo to codziennie, codzienna gazeta, tą samą gazetę, nic o tym nie ma. Ej, koledzy, spotkałby się z przyjaciółmi, wy nie kupujcie tej gazety. To są niepoważni ludzie, oni zadrwili. Ja wczoraj czytałem o jakiejś głowie, która gadała urwana, a dzisiaj nawet temat słowa nie ma. To są błazny, którzy... Tak by oceniali, bo było inne pojęcie społeczne. Tam się liczyło, była konsekwencja czegoś. Co się w tej chwili dzieje, proszę pana? Taka informacja w fakcie, czy w subekspresie może zaistnieć. Na drugi dzień będą mówić, że noga uciekła facetowi po wypadku i znaleźli ją w przydrożnym lesie. Ona biegła, było dwóch świadków na to. Ludzie się z tego zaśmieją, ale nikt się nie oburzy, z nich się robi kretynów za ich własne pieniądze. To są pierwsze, niestety uważam, drobne jeszcze efekty tego, że po prostu mass media kierują informacją społeczną, a informacją jesteśmy my. Może inaczej, my jesteśmy zbiorem informacji. To, czym się karmimy, tym jesteśmy. Zaczyna być coraz większym chaosem. Co pan myśli o czasach, w których żyjemy, o ludziach i o kraju? Myślę, to znaczy tak, bardzo źle mi się żyje w Polsce. Myślę, że jesteśmy krajem... Jak pan ocenia jakość życia w Polsce? Bardzo źle. Mi się żyje ciężko. Mam szereg zaległości ZUS-owskich, innych. Oczywiście w miarę siły spłacam to i żyję, ale uważam, że żyję w kraju, w którym nie czuję się bezpiecznie w wielu elementach, zwłaszcza w elemencie ekonomicznym. Nie czuję się bezpiecznie, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. Mówię, mam chorobę serca, prawdę mówiąc, to biorę silne leki, powinienem się kontrolować co 3 miesiące. Nie mam szans się dostać żadnego kardiologa tu dziś w najbliższej okolicy i nie dbam o to serce. Łażę, biorę leki co dzień i póki co funkcjonuję. Natomiast nie czuję się... Ja, proszę pana, mając 50 lat, pamiętam tylko jedno. Polska się ciągle reformuje. Są, kurwa, jakieś ciągłe reformy. Jak się jedne skończą, następne się zaczynają. Ja mam to w dupie. Przestałem być... Nie czuję patriotyzmu. Nie czuję... Może inaczej. Ja się czuję wyprany z poczucia obywatelskiego, wyprany z poczucia dumy jakiejś, że jestem Polakiem. Gdybym był Niemcem, byłbym dumny, że jestem Niemcem, ale właśnie takie wypranie. Wie pan, najbardziej mnie męczy, bardzo mnie męczy wiele rzeczy typu, że niby jest wolność, proszę pana, ale proszę pana, proszę mnie zrozumieć, nie chodzi o antysemityzm, żeby pan mnie dobrze zrozumiał, tylko proszę pana, na przykład, ostatnio obserwując, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w strefie Gazy, mnie to osobiście oburza, bo nawet jeżeli ta strefa Gazy w jakiś sposób tam zaczepia Izrael, to ona, ofiary po obu dwóch stronach są diametralnie różne, czyli tam jest ostatnio 130 osób zginęło, a w Izraelu 4 osoby. Ona, gdzie świat, byle gdziekolwiek jest jakieś zaburzenie w jakimś państwie, świat zaraz reaguje. Co do Izraela, jest na ogół cisza. Ja, żyjąc w Polsce, proszę pana, nie mogę powiedzieć głośno, nienawidzę Żydów. Ja daję tylko to jako przykład, żeby pan mnie zrozumiał. Bo będę oskarżony o antysemityzm i ktoś powie, że to jest wręcz kryminalne, co ja mówię. Natomiast czy ja mogę w moim kraju powiedzieć, proszę pana, nienawidzę Polaków? Jestem Polakiem i ich nienawidzę. Pozwala mi prawo? Tak, przepraszam. Przepraszam. Jak przychodził listonosz, to się człowiek spodziewał listu od kolegi, a teraz tylko opłaty. Uważam, że żyjemy w świecie i żyjemy w kraju, żyję ja w kraju, który nie służy mi jako Polakowi, nie dba o mnie, ma coraz większe roszczenia, czuję się zastraszany przez, nie przez to, co robię,
i w stosunku do tego, co ja robię, tylko na przykład przez policję, proszę pana. Jadąc drogą drżę, nie jadę swobodnie, jadę, jeżdżę przepisowo. Ale drżę, jadąc samochodem, czy gdzieś za rogiem nie stoi policjant z radarem. Ja niepewnie jeżdżę. Prędzej bym zrobił wypadek, jadąc niepewnie, jak swobodnie, bo jestem spokojny i jadę odpowiedzialnie. Proszę pana, wyczuwa, ja jako obywatel wyczuwam, że na przykład policja musi dorabiać do swojej dziury budżetowej, bo nie mają pieniędzy na mandatach, mają taki nakaz. Czuję się jak obrabowany człowiek, jakby jakieś janosiki, które niestety zabierają biedne, a dają bogatym, stali na ulicach i byli właśnie po to, żeby kradli. Zresztą poza tym widzę ludzi, którzy przychodzą do mnie, na przykład nie ma, ja pamiętam lata 90., kiedy policja naprawdę angażowała się w kradzieże, w takie sprawy, wyjaśniała to, to była taka bardziej ambicja. Teraz policja bardziej wszystko bierze, bo ma nam w sposób przepisowy, kartkowy, urzędowy. Proszę pana. Patrzę na statystyki. To przeciętny Kowalski, jak mu ginie samochód, to jest tylko formalność, że on idzie powiedzieć na policji, proszę pana, zginął mi samochód. To pan to wypełni kwity, pół dnia wypełnia, da te kwity, a za miesiąc czy półtora dostaje umorzenie. Proszę pana, jak można szanować takie państwo? Gdzie, proszę pana, akt wykonawczy na popełnienie przestępstwa typu na zakręcie pojechał 11 km szybciej? Bo akurat nic nie jechało i nawet kierowca mówił zgrabnie, pojedek, pojedę na szczęście. Nie będę zwalniał. Pojadę, bo tu nic nie ma. Jest to wykroczenie, ale tam jest akt wykonawczy natychmiastowo. Jeżeli obywatelowi ginie samochód, którą wziął na raty, proszę pana, to w takiej sytuacji i on dostaje umorzenie. I jak idzie na policję, mówię, po co pan tu chodzi? Dostał pan umorzenie. Będziemy zrozumieć, to do pana wezwiemy. A teraz idź pan, bo pan przeszkadzasz. To jest szacunek prawny dla obywatela? Nie. Poza tym, proszę, co jest bardzo ważne, to jest to, że tak naprawdę ja jako obywatel nie mam żadnego wpływu na wiele czynności, które wykonuje państwo w moim imieniu. Typu, na przykład zadłużanie się. Każda gmina, każde państwo jest zadłużone. Proszę pana, system, to jest system, ponieważ, proszę wziąć pod uwagę, rok 2005, 2006, 2007, 2008, dokąd ogłoszono kryzys. Jak reklamowano kredyty? Nie masz kredytu, a masz rower, weź kredyt na pałac, bo mając rower, stać cię na pałac. Tylko kretyn w to uwierzy, że tak ekonomiści bankowi mogą decydować o pieniądzach, które mają, które ktoś im zawierzył. Nie, proszę pana, to był system. Bierz kredyt we frankach, najlepiej się opłaca, a potem frank 100% w górę. Proszę pana, to jasno w tej chwili wynika, że banki doskonale wiedziały 3-4 lata wcześniej, że będzie kryzys, że to tąpnie i ludziom, i jak najwięcej ludzi musiało się zniewolić, a po kryzysie podwoić swoje zadłużenie. To jest działalność przestępcza. Oczywiście jej nikt nikomu nie udowodni. Ale ci ludzie w tej chwili są w takiej pętli. To wszystko wygląda na właśnie, proszę pana, system. Ponieważ 10 lat temu ja nie słyszałem o takim rozdawnictwie kredytowym. Tylko przed ogłoszeniem kryzysu kilka lat. Każdy był zadłużony. Jak się zaczynał temat, cześć, w czym masz? W złotówce czy franku, a może w euro? Już każdy wiedział, o co chodzi, bo każdy ten kredyt wziął. Prawie każdy. To jest system, proszę pana. System bardzo niebezpieczny. Proszę zwrócić jeszcze uwagę, w naszym kraju, proszę pana, co się stało. Pamięta pan lata 90., początek roku 2000? Były jedna, dwie, może trzy partie silne. Ale jeszcze było trochę tych partii takich pilotowych, takich wygłupkowych, jak Polska Partia Przyjaciół Piwa, śmoto, tamto. Bałagan polityczny. Pozorny. To jest właśnie prawdziwa fauna i flora polityki. A co pan w tej chwili słyszy? PO, PiS i no, Lewica i powiedzmy SLD. Takie schematy. Głównie jest PO, PiS. Pach, 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 co dzień. Pan albo lubi PO,
albo PiS. Czy się mylę? Stoimy na jednym gruncie. Tylko zachodzi pytanie. No gość z uczelni, za kim on jest? Jak z nim gadać? Bo albo za PiS-em to tak może gadać, a za PO tak. Raczej za PO, skoro uczy się prawa. A może za PiS-em, a PO tylko tak pozornie lubi? Mam dylemat, jak pana rozgryźć. Tak z sobą gadamy. Ale to też jest system. To też jest celowe. Tak naprawdę flora i fauna polityczna nam umiera. Zostają dwa konary, które mimo, że się nienawidzą, w jakiś sposób żyją w sobie, z sobą w symbiozie. To wszystko. To jest system. Ja myślę, mając tyle lat, że do wolnej Polski, normalnej, ja nie doczekam. Życzę tego panu. Nawet jeżeli pan się ze mną dzisiaj nie zgadza. Jak pan ocenia działania ludzi sprawujących dziś władzę, którzy podejmują decyzje na najwyższym szczeblu? Nie oceniam. Nie interesują mnie, nie patrzę na nich i nie chcę o nich myśleć. Uważam, że ci ludzie, którzy sprawują władzę, nie są do końca w tej chwili niezależni, żeby sami tworzyć tę władzę. To są po prostu struktury. Uważam, że władzę w Polską prowadzi, zresztą to jest względem konstytucji już w tej chwili, prowadzi Unia Europejska. To są podwykonawcy, którzy muszą grać jeszcze pozory. Niedługo przestaną, bo to już nie będzie potrzebne, z początku będzie na tyle zmanipulowane, ale to są struktury, które muszą pokazywać jakieś pozory rządzenia. Natomiast żyjemy, nazwijmy to, w komunie Unii Europejskiej. I tak naprawdę no to Unia rządzi, ale ja nie mało słyszę o rządzących z Unii. Bardziej tam słyszę, że coś tam się dzieje. Wiem, że ci, co godzą się na tą politykę ze strony Polski, dostają duże pieniądze w Unii jako garze, więc może oni rzeczywiście wierzą w to, że Polska jest zieloną wyspą i że tu jest dobrze, no bo jeżeli oni tyle biorą tych pieniędzy, to może rzeczywiście nie czują, że marchewka czy pietruszka podrożała 200% w ostatnim pół roku czasu. Co pan sądzi o polityce? Czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że w polityce najczęściej liczy się władza, wpływy i różne interesy, a człowiek i jego dobro? Myślę, że tak. Jednostka się nie liczy. Jednostka się nie przestała liczyć. Jest sterowanie ludźmi masowe i jak na razie to by bardzo dobrze wychodzi. Jak pan ocenia poziom demokracji i niezależności prasy i mediów? Czy demokracja jest dobrym systemem? Nie ma demokracji. Ja uważam, znaczy niech pan pamięta, demokracją można wszystko nazwać, jak panu powiedziałem, że w demokracji Murzyn nie był człowiekiem, był niewolnikiem. Więc można było go w imię prawa gwałcić, nie było to przestępstwo. Więc proszę pana, ja uważam, że w tej chwili, jeżeli chodzi o elementy ekonomiczne państw, żyjemy w świecie, proszę pana, bardzo nieodpowiedzialnym i w świecie, który jest w pewnym sensie przez rządzących prowadzony w sposób przestępczy, ponieważ nie można bardzo mocno zadłużać, a mało tego zadłużać, niech pan zobaczy, w Człuchowie są wszędzie odnowione chodniki z pieniędzy unijnych, ale w szpitalu od wielu lat nic się nie zmieniło. A raczej już tam lekarzy nie ma, bo nikomu się tu nie opłaca pracować. I tak naprawdę nie ma gdzieś nawet pójść do lekarza, jak ktoś ma jakąś chorobę. Więc proszę pana, dla mnie zadłużanie powiem pan, jeżeli moja żona by się zadłużała za mocno, to ja bym powiedział, słuchaj, basta, albo się rozwodzimy, albo przestajesz zadłużać, bo my się nie wyrobimy. A tutaj są ciągle inwestycje, ale to wszystko idzie na kredyt. Ja bym życzył sobie państwa, które powiedziało, ściskamy pasa, ale wszelkie nowe inwestycje zaczynamy od swoich pieniędzy. Ktoś powie, że to jest trudne. Nie, my żyjemy w nonsensie zadłużania się. Świat żyje w nonsensie zadłużania się. Uważam, że to jest niebezpieczne. Co pan postrzega jako główne problemy, w których obliczu stoi polskie społeczeństwo i cały świat? Proszę pana, schamienia, braku szukania wnętrza, odchodzenia od idei jakiejś wartości z przeszłości. Odchodzenie od szanowania ludzi mądrych, ludzi nauki. Odchodzenia od chęci zastanawiania się na temat egzystencji. Po co żyję? Dlaczego żyję? Dlaczego mnie nie było? Dlaczego jestem? Dlaczego mnie nie będzie? Czymże jest czas?
Czy to jest tylko pojęcie, czy on rzeczywiście istnieje? Tego się boję, że będziemy skazani na cwaniaków i franków pod budką z piwem. Tu możemy dostać w mordę, a ci nas mogą usadzić, jak im się nie spodobamy, z tym zgadamy. A po środku to my, czyli wariaci, którzy zadają pytania, które są kompletnie niedorzeczne. Dlaczego mówić o śmierci, skoro nastąpi? No to umrzemy, no i koniec. Nie ma, ginie ważna rzecz w społeczeństwie. Nie zastanawiamy się, co mnie obchodzi. Tylko proszę mnie nie wziąć za osobę aspołeczną. Co mnie obchodzi, że mi będą gadać? W tym roku trzeba wykonać 5 elewacji na ulicy mojej sąsiedzkiej. I gówno mnie to obchodzi, a mogą się sypać. Najwyżej sobie sąsiedzi sami poprawią. Ja mam prawo być Arystotelesem swego życia. Myśleć, pomyśleć o ptakach, dlaczego fruwają. W dupie mieć wszystko i żyć. Dlaczego ja jestem w kieracie społecznym, w którym muszę, 5 kilometrów chodników w Człowie musi nowych powstać. Bo ludzie muszą spacerować. To nie jest myślenie społeczne. A zaczyna tak już to wyglądać. Jeżeli ja bym tak wyszedł na ulicę, powiedział, Jackowski jest społeczny. To jest człowiek niebezpieczny. Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę być wolny? Jeżeli chciałbym myśleć o elewacjach z boku, to bym poszedł na radnego, albo przynajmniej bym się starał nim być. Jeżeli miałbym takie armię, to nie obchodzi. Chcę żyć. Chcę zrozumieć swoją istotę i jestestwa. Dlaczego jestem? Bo nie wiem. A pan wie? Nie. Proszę. Do kogo powinno należeć przewodnictwo moralne? Moralne? Do każdego z nas. Kogo najbardziej ceni pan w polityce i społeczeństwie i jakie cechy robią na panu największe wrażenie? Proszę pana, z polityki pan Olszewski. Nie wiem czemu mam do niego sympatię, niewiele o nim wiem, pamiętam go z tamtego czasu. Olszewski jest dla mnie autorytetem jako polityk. Skąd wynika społeczna powierzchowność i tak zwane nic nie chceni? Nie myślenie, uleganie wpływom. Ale przecież my wszystkiego chcemy. I niewiara w rzeczy, których się nie rozumie. Proszę pana, jeżeli społeczeństwo traktuje się przez koncerny, żeby kupowało i płaciło i było zobowiązane, no to ja mam do pana pytanie, dlaczego tym ludziom można jeszcze mówić, że potrafią latać? To by był problem, jakby się nauczyli latać, bo robią też kupę. Nie pan sobie wyobraża, że pan lata i niechcący pan zrobił kupę. Na co ona zleci? Niechcący. Ludzie mają być konsumentami. I nimi są póki co. To działa. Więc po co im mówić, że oni jeszcze mogą myśleć? Wystarczy, że myślą, za co? Jak zarobić, żeby kupić? Mieć. A za chwilę mi się powie, ale to już jest stare, co kupiłeś. Jest nowsze. Kupiłeś Nokia 5, a teraz jest Nokia 5i. I kupującego wcale nie zastanawia, dlaczego to i o co chodzi. Tylko mówię, i. Ty nie masz i? A Bluetooth masz 3 czy 4. To niech pan mi długopisem wyliczy, jak Bluetooth działa. Mało kto to zrobi. Ja też nie zrobię tego. Ale wiemy, że ja mam lepsze Bluetooth, bo mam 4, a pan ma 3. A wie pan, nie zdziwiłbym się, jakby jakieś koncerny się zmówiły, ty, jak oni tak kupują, to weźmy Bluetooth Ultra zróbmy. A jaki on będzie? Taki sam, tylko Ultra zadziała. Jak Bluetooth Ultra, to zejdą wszystkie. No to robimy Bluetooth Ultra. Do takiego nonsensu doszliśmy. Po prostu my się ścigamy z czymś, za zabawkami. I pan wejdzie na internet w informacje. Co są za informacje? Ja chciałbym informacji ciekawych. Co w medycynie nowego, co w fizyce, co w... Tam nie ma. Paliko. Krawat zmienił. Grzywkę na drugą stronę czeszę. Różne rzeczy. Są istotne rzeczy. Tym się żywimy. To jest parodia. Czy wierzy pan w teorie spiskowe? Wierzę. Na myśl... Wierzę. Jak mi syn... Nowy porządek światowy, plany populacji... Może to się źle nazywa. Jak mi syn mówił parę lat temu, tato, czytam o takich rzeczach, które synu, wiesz co, weź się za książkę, pomyśl o czymś. Wierzę w to. Może to źle... nie wierzę w demagogię jakąś, jakimś, wie pan, znów fantazyjne coś. Ale wierzę, że to jest nowy porządek światowy. Gorszy niestety.
Wierzę w to. Mówię to w pełni uczciwie panu. Kto według pana sprawuje rzeczywistą władzę na świecie? Nie wiem. Ale ta władza coraz bardziej wygląda na globalną. Na globalną. I zaczynam nie mieć wątpliwości. Przepraszam. Adrian, Kasiu, już kończę rozmowę, już idziemy. Przepraszam. Adrian, skończ po papierosy. Już tylko kilka pytań. To się wymyka spod kontroli jednostką. Jednostka zaczyna mieć coraz... Żadna jednostka. Taki Piłsudski, gdyby się urodził w Polsce teraz, czy w jakimkolwiek innym kraju zrzeszonym w jakichś tam uniach czy nie uniach, długo by nie pożył. Lub zostałby ośmieszony, zdegradowany albo zabity. Uważam, że żyjemy w takim systemie. Czym jest dla pana mafia? Zorganizowaną grupą przestępczą, czy może udziałem organów państwa w działalności przestępczej? Różnie. To zależy od sytuacji gospodarczych. Proszę pana, jeżeli w mafii, powiedzmy, były lata 90., zmieniał się ustrój, to struktury mogły być, bo prawo było niespójne w danym momencie i te struktury mogły się zlewać z sobą. Ale uważam, że jeżeli chodzi teraz o elementy mafijne, to mafie raczej będą miały coraz mniejszy rację bytu, dlatego, że uważam, że po prostu świat jest pod coraz większą kontrolą i jednostka, żeby taka mafia mogła funkcjonować. Jest bardzo łatwa do zdeptania i to będzie umierało naturalną śmiercią. Natomiast nie można nazwać systemu mafią. System to jest system. Oczywiście historycznie kiedyś my go odpowiednio nazwiemy, ale w tej chwili to jest demokratyczny system. Co sądzi pan o wielu samobójstwach dziwnych okolicznościach? Mam to na myśli więźniów Olewnika, Lepera i... Tak, znałem osobiście pana Lepera. Pan Leper był człowiekiem, który bardzo dbał o zdrowie. Zawsze mi wyrzekał, że ja palę papierosy. Nie mam zdania na ten temat, ale dziwne to śmierć. Ale nie chcę się wypowiadać. Wie pan, z racji tego, co robię, dotykam różnych samobójstw i powiem panu, że to jest możliwe, że chociażby pan Leber, którego osobiście znałem, popełnił samobójstwo z jednej prostej przyczyny. Przychodzą ludzie, wie pan, ostatnio z tego coraz częściej. Proszę pana, mój mąż wrócił z pracy, zostawił telefon, klucze. Poszedł się z tym, powiedział, że idzie się przejść. Znaleźliśmy go powieszonego w sadzie. Obok domu. Dużo jest takich samobójstw. Ludzie nie wytrzymują tempa, pędu, ideałów, które nam wmawiają. I to się gubi. Ludzie popadają w depresję. Czy według pana łatwo jest upozorować samobójstwo lub inne przyczyny zgonu? Proszę pana, dlaczego nikt sobie nie zadał pytania, że skoro matka Madzi się przyznała, ale znów skłamała w tym przyznaniu się, że wypadła jej z kocyka, co Rutkowski podpowiedział, to dlaczego, proszę pana, nikogo głośno nie zainteresowało to, dlaczego ona, chcąc uwiarygodnić wypadnięcie z kocyka, nie powiedziała Rutkowskiemu właściwego miejsca, gdzie jest ciało dziecka, tylko powiedziała, że gdzieś w czwartym kierunku. Wniosek z tego, że prawdopodobnie nie ona chowała to dziecko. A jaki pan widzi wynik dzisiaj tej sprawy? No jeszcze nie ma tego wyniku. Ale wygląda na to, że to będzie z wielkiej burzy mały deszcz. Rzecz polega na tym, Romana, że tu nie trzeba nawet wiele pozorować. Liczy się informacja. Stosownie podana informacja. A jak ona jest podejrzana, to się robi dyskusje publiczne w różnych miejscach i się miesza. Wystarczy. Czy próbował pan swoich umiejętności w którejś ze spraw zabójstwo Papały, Blida, Olewnika albo Leper? W sprawie Papały przyjechał do mnie pan zastępca Papały, tu do Człuchowa, kupę lat temu, już wtedy był w stanie spoczynku, pytał o niego, przywiózł jakiś krawat, jego zdjęcie. Nie pamiętam, co mówiłem. Powiem, że jak było zabójstwo Jaroszewiczów, to miałem wizytę dwóch panów, którzy brązowe legitymacje mi pokazali, przywoził je śledczy z Człuchowa, to były lata 90. Powiedzieli, że nie mam udzielać żadnych wywiadów z moją oceną na temat zabójstwa Jaroszewiczów i nie mam się w ogóle w to angażować. Tak. Zrozumiałem, że dużych rzeczy się nie robi. Żyjemy wszak w kraju
z dużej litery to mówię, demokratycznym, liczę, że prawo się tym zajmuje. Ja szukam skromnych ludzi, czasami ich znajduję, to są moje efekty, z tego żyję i nie obchodzi mnie polityka. Polityka jest instrumentem w tej chwili bardzo niebezpiecznym i z nią nie należy walczyć. Jej niestety z pokorą się trzeba podporządkować. Można nie cenić jej, ale nie rzucać tam kamieniem, bo się dostanie działem. Tak. Jeszcze dwa pytania. Czy wierzy pan w to, że ludzie, którzy popełniają zbrodnie, których praktycznie nie da się udowodnić, zapłacą kiedyś za swoje czyny, czy wierzy pan w sprawiedliwość? Nie, nie wierzę. Tu nie wierzę w sprawiedliwość. Ten świat jest snem. Każda moja chwila, którą przeżyłem, pan jak stąd wyjdzie, to będzie tylko sen pana pamięci. Więc tak prawdę mówiąc, nie ma to do końca znaczenia, czy jeżeli pan zabił 5 lat temu kobietę. Wie pan, człowiek i tak nosi to w sobie. Czyn, to zależy od sumienia człowieka. Kwestia zemsty nie ma żadnego znaczenia. To pan z tym będzie żył. Po co? To wszystko, co minęło, jest tylko filmem, jest wizją. To w tej chwili się panu wydaje, że to jest rzeczywiste. Mnie pan dotknie. A teraz niech pan zobaczy. Co panu kazałem zrobić? To jest tylko sen, mara, nagrany film. Tak wszystko minie i wszystko stanie się nagranym filmem. Ale informacja, którą pan dokonał w ciągu całego życia, zostanie w panu i tym będzie pan. Tym jest dusza. Tego nie warto robić złych rzeczy. Człowiek się ukara, a tym bardziej, jeżeli nie będzie za to obwiniony i nie poniesie kary, to lęk zostaje z nim na zawsze. Bo tak się też częściowo będzie czuł rozliczony. Tak. Jak pan widzi przyszłość Polski i całego świata? Będzie gorzej czy lepiej? Myślę, że będzie gorzej. Myślę, że będzie, doprowadzi to do wojny. Do dużej wojny. Ja nie mówię globalnej, ale dużej wojny, która to zmieni. Najpierw będą powodowane różne rzeczy, pogłębianie się kryzysu, jakieś problemy paliwowe, energetyczne, inne rzeczy. Ludzie popadną w kompletnym chaosie. Dla ludzi, proszę pana, będzie niby będzie normalnie, ale o Boże, w tym miesiącu, wie pan co, tylko 5 razy na 2 dni nam wyłączyli światło. No. Bo wie pan, że jest ten kryzys energetyczny. Coś się stało, że energia wyparowywuje, ale nasz rząd i tak nie jest zły, bo daje jej więcej. Przecież ten kryzys, który zaistniał, nie ma uzasadnienia. Pieniądze i tak były obligowane na kartkach. Gdzie one leżą? Albo ten kryzys ma do czegoś doprowadzić. Nie można oczekiwać potężnych zmian na świecie, jeżeli państwa są stabilne. Czy te państwa zrzekną się swojej tożsamości? My mówimy o Polsce. Pan mnie pytał o Polskę. Polski nie ma tak naprawdę. Jesteśmy republiką polską jakąś, w jakimś ustroju. Ponieważ w traktacie lizboński w pewnym sensie pozbyliśmy się zdecydowanie tego, że Polska jest niezależnym krajem. To wszystko. Jednostka, może inaczej. Ja, proszę pana, nie mam żadnych uzurpacji politycznych. Powiem szczerze, że jeszcze 2, 3, 4 lata temu ja się bardzo chętnie na temat polityki wypowiadałem, jak ja czuję to jako jasnowidz. Wie pan, że od śmierci Lepera bardzo się boję i unikam. Nie ma w tym roku jakichś moich przepowiedni. Ja się boję, ja nie chcę. Chcę żyć spokojnie przy tym biurku, mieć swoje zainteresowania i żyć swoim życiem. Nie chcę.